Nadal trwają poszukiwania 72-letniego Bielawianina Janusza Batoga, który 18 maja wyszedł z domu i do dzisiaj nie skontaktował się z rodziną. Policja przez cały czas stara się odnaleźć zaginionego. 21 maja przy udziale grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Wałbrzych z psami tropiącymi, a także przy wsparciu strażaków z powiatu dzierżoniowskiego przeprowadziła poszukiwania w kompleksie leśnym na wzgórzach bielawskich od Ostroszowic i Myśliszowa do Bielawy. Natomiast 17 czerwca strażacy z PSP Dzierżoniów i OSP Mościsko na prośbę policji sprawdzili dno stawu w Uciechowie. Zaginionego i tym razem nie odnaleziono.